Bardzo gorąco witamy na uroczystości z okazji nadania Szkole Podstawowej w Brzegu Bydłowskim imienia świętego Floriana oraz przekazania sztandaru. Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, jakim jest nadanie imienia szkole, a przekazanie sztandaru staje się dodatkowym uhonorowaniem wartości, tradycji i historii tej szkoły. 60 lat szkoła czekała na takie historyczne wydarzenie. Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim ma patrona. Święty Florian jest patronem niemalże wpisanym w lokalne środowisko jako ten, który czuwa nad hutnikami, strażakami, piekarzami, kominiarzami oraz strzeże przed klęskami pożaru, powodzi. Mieszkańcy tego regionu doświadczają obecności Huty Miedzi Głogów zarówno w sferze gospodarczej, jak i korzystając ze strategii zrównoważonego rozwoju. W obwodzie Szkoły Podstawowej Brzeg Głogowski aktywnie działają aż 4 jednostki OSP, które również realizują działania wychowawczo-profilaktyczne wśród uczniów. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Głogowskim prowadzi młodzieżową drużynę pożarniczą, której przedstawiciele pięknie się tutaj dzisiaj prezentują. Proszę Państwa, Brzeg Głogowski, jak wszyscy wiecie, również położony jest nad Odrą, która niejednokrotnie nie oszczędzała tej miejscowości, terenów rolniczych przed powodziami. I to też, tutaj też wstawiennictwo świętego Floriana wydaje się bardzo oczywiste. A więc lokalnym powiązaniom ze świętym Florianem jest więcej tych powiązań, ale najważniejsze, że wpisuje się w nie również Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim, która jest placówką dla ludzi i z ludźmi. Pozwólcie Państwo, że jeszcze przytoczę kilka analogii ogólnie, bo nawet mogą się wydawać, że komuś nie przyjdzie do głowy, że co Szkoła Podstawowa może mieć wspólnego ze świętym Florianem. A tutaj przytoczę analogię właśnie z zawodami, którym święty Florian patronuje. Piekarze wytwarzają chleb powszedni, niezbędny do życia, tak jak w szkole podstawowej dziecko zdobywa podstawy do rozwoju intelektualnego. Garncarze nadają formę bezkształtnemu materiałowi, tak jak w szkole podstawowej młody człowiek kształtuje swoją osobowość. Strażacy, kominiarze dbają o bezpieczeństwo, tak jak w szkole dba się o budowanie w dziecku poczucia bezpieczeństwa. Praca hutników przyczynia się do postępu technologicznego, rozwoju gospodarczego, tak jak szkoła ma na celu rozwój i postęp. Odkrycie ognia jest podstawą rozwoju cywilizacji, tak jak wiedza, umiejętności zdobyte w szkole są dla człowieka podstawą do indywidualnego rozwoju, którym następnie wzbogaca świat. To jest fragment uzasadnienia, które skierowaliśmy do Rady Gminy, ubiegając się o tak honorowego patrona. Proszę Jego Ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego o poświęcenie Szkoły Podstawowej imienia świętego Floriana w Brzegu Głogowskim. Polski działacz społeczny i twórca ochronek wiejskich w czasach zaborów, błogosławiony Edmund Bojanowski, powiedział kiedyś, że od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości. Wchodząc w stulecie odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, prośmy o błogosławieństwo Boże dla tej placówki, która ma służyć wychowaniu dzieci, która zyskała nowy blask wielkim trudem i wysiłkiem lokalnej społeczności, władz samorządowych, zaangażowaniem tak wielu mieszkańców. Również tutaj chcemy prosić o światło Ducha Świętego dla opiekunów i wychowawców, aby przekazywali najmłodszym najszlachetniejsze ideały i wartości, które reprezentuje patron tej szkoły, święty Florian, bowiem te ideały i wartości osadzone są na fundamencie ewangelicznym. To nie jest tylko święty Florian, ale to jest przyjaciel Jezusa. I dlatego też do tej przyjaźni zapewne będzie zapraszał, a to są trwałe i najbardziej fundamentalne wartości, które tutaj możemy zdobyć. Dlatego niech to miejsce, ale także ludzie tworzący tę szkołę budują przyszłość tej placówki, ale także lokalnego środowiska, mówimy, małej ojczyzny.
Niech zgromadzone tu dzieci pod opieką świętego Floriana, patrona placówki, oraz oddanych bez reszty opiekunów i wychowawców poznają zasady życia i najważniejsze wartości, które prowadzą je do życia udanego i szczęśliwego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Nastąpi teraz uroczysta chwila wbicia gwoździ honorowych i fundacyjnych, drzewce sztandaru oraz wpisy do księgi pamiątkowej. Jego Ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego. W imieniu Rady Gminy Żukowice kadencji 2014-2018 do wbicia gwoździa fundacyjnego zapraszamy przewodniczącą Beatę Stachak oraz Waldemara Walawskiego i Jarosława Szmita. Przekazujemy pani dyrektor szkoły podstawowej świętego Floriana w Brzegu Głogowskim ten sztandar jako symbol wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli, jako symbol działań dla dobra naszych dzieci. Przyjmując sztandar, dziękuję za tak cenny dar i pragnę zapewnić, że jest on wyrazem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Otoczymy go należytą czcią i szacunkiem. Przekazuję sztandar w wasze ręce. Niech będzie on symbolem godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości. My, uczniowie Szkoły Podstawowej imienia świętego Floriana w Brzegu Głogowskim, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, aby właściwym postępowaniem, wzorowym zachowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły. Będziemy strzec jego honoru. Pani dyrektor, cała rodzino, społeczność szkolna, uczniowie, wychowawcy, pracownicy szkoły, wszyscy zgromadzeni goście. Muszę przyznać, że jest to piękna chwila dla społeczności szkolnej, ale też bardzo piękna dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych, bowiem pokazuje na wielką wartość, jaką jest w życiu społeczności lokalnej, także w naszej ojczyźnie, edukacja, nauka, pokazuje jaką wielką wartość również tworzy społeczność lokalna skupiona wokół idei wychowania. I święty Jan Paweł II podkreślał z mocą. Chciałbym te słowa tutaj przytoczyć, bo pozostaje ciągle niekwestionowanym autorytetem także w tej sferze edukacji, że przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. I dlatego też myślę, że ta inwestycja i zarówno w szkołę, w obiekt, jak też inwestycja, którą widzimy również w te młode osoby, dzieci, i dzisiaj, i jutro, właśnie jest tą inwestycją, która przynosi błogosławione owoce i na którą liczą. I patrzyłem dzisiaj na strażaków patrzących z nadzieją na społeczność uczniowską. Koło mnie przybywający pan dyrektor Huty też patrzył z nadzieją, bo to przyszłościowo patrząc również być może pracownicy tej instytucji, tego zakładu. I również pragnę tutaj złożyć serdeczne życzenia i gratulacje i podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby święty Florian, patron tak wielu środowisk, był również patronem tej społeczności szkolnej. To wskazuje, że wartości ewangeliczne są ponadczasowe i pomimo upływu wieków, tysięcy lat, ciągle aktualne i warto na tych wartościach budować dziś i jutro każdego człowieka i tych młodych ludzi, którzy tutaj będą wchodzić w mury tej szkoły. Gratuluję serdecznie, dziękuję i wyrażam nadzieję, że szkoła ta stanie się wielką
radością wszystkich uczniów. Wasza Ekscelencjo, księże biskupie, wielebni księża proboszczowie, dostojni goście, dyrektorzy, zacni gospodarze tej gminy i tej szkoły, mieszkańcy Brzegu Głogowskiego, Czernej, Dobrzejowic, Kromolina, Domaniowic i wszystkich okolicznych wiosek. Droga młodzież, pozwólcie państwo, że zanim odniosę się do patrona i tej wielkiej uroczystości tej szkoły, chciałbym powiedzieć krótko o tym, co za nami. Ta szkoła i ta społeczność nie jest tu od dzisiaj. Kiedy w latach 60., 70. mieszkańcy tej ziemi stawiali ten obiekt, każdy myślał, by wokół niego tworzyła się wspólnota, społeczność, integracja, oświata i kultura. I tak było zawsze. Od tamtych chwil upłynęło wiele czasu. Wielu ludzi tworzyło nawet wokół niej swoje życie. Ta szkoła, jak i nauczyciele, uczniowie i rodzice, podkreślam wyraźnie, rodzice, wkładali wiele pracy i sił, by zawsze była dobra, godniejsza i z każdym dniem lepsza. Losy też szkoły to tak naprawdę jak i nasze życie. I choć nieraz nadciągały czarne chmury, to przede wszystkim właśnie budowniczy, mieszkańcy tej społeczności zawsze bronili jej jak rodzic swojego dziecka. I mimo braku pieniędzy, braku możliwości finansowych czy innych okoliczności, podkreślić należy wielką rolę opiekunów tej szkoły, dyrektorów właśnie, rodziców, a zarazem mieszkańców tej społeczności. Zawsze mówiono o niekorzystnych reformach, że potrzeba jej remontów, o innych sprawach, ale to już jest za nami. Chcę podkreślić z całą stanowczością, że w ubiegłym roku wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy przełomową decyzję dla znaczenia tej szkoły. Podjęliśmy decyzję o kapitalnym, kompleksowym remoncie wszystkich naszych obiektów szkolnych. Wartość łączna tych inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Między innymi właśnie ta szkoła jest przykładem tej inwestycji. Myślę, że dzisiaj coraz mniej z nas pamięta, jak ta szkoła wyglądała. Ale to dobrze, bo lepiej patrzeć do przodu i cieszyć się z tego, co jest. Każdy z państwa pewnie chętniej zobaczy i przyjemniej się i dzieciom uczy, i nauczycielom tutaj uczy, jak w tych murach tej estetyki wygląda dzisiaj szkoła. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że jest lepiej. Jest dużo lepiej. Tą decyzją zmieniliśmy wiele. Tą decyzją pozwoliliśmy tej szkole właśnie na takie nowe inicjatywy, na nowe otwarcie dziś. Dziś moim zdaniem jesteśmy świadkiem wielkiego, nowego, oficjalnego wreszcie otwarcia. Ta szkoła ma dziś świętego patrona, wielkiego patrona, świętego Floriana. To patron strażaków, na których w tej gminie i w całej Polsce możemy zawsze liczyć. To patron hutników. Wielu mieszkańców z naszej gminy jest hutnikami. I tak pani dyrektor mówiła, wszyscy patroni, którym patronuje święty Florian, oni są bardzo istotni z punktu widzenia naszego życia, bo przecież piekarze, kominiarze. Przede wszystkim gratuluję pani dyrektor, jak i całej społeczności po podjęcie tej inicjatywy i wykonania samego sztandaru. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, w dzisiejszym tym uroczystym dniu życzę państwu wielu dalszych sukcesów w pracy, kreatywności i zapału w realizacji trudnych zadań pedagogicznych i wychowawczych. Życzę satysfakcji w realizacji zawodowych pasji oraz wdzięczności uczniów, tej wyrażanej wprost, jak również tej oddawanej jako dobro innym poprzez szlachetną postawę. Życzę wielkiej wytrwałości w pracy. Drodzy uczniowie, życzę wam przede wszystkim, żeby ta szkoła była fascynującą przygodą, spotkaniem z nauką i odkrywaniem tajemnic życia, ale też odnajdywaniem i odkrywaniem siebie. Niech ten patron przyświeca wam i wam w przyszłym życiu. Na koniec chciałbym podziękować Jego Ekscelencji, księżom proboszczom, podziękować wszystkim tu obecnym, którzy z przyjemnością chcieli spotkać się z nami w tym miejscu i w tę uroczystość. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom, społeczności miejscowości Żukowice i tutaj gminie Żukowice, jak również wszystkim mieszkańcom tej społeczności za to, że przygotowali tą wielką uroczystość. Bardzo państwu dziękuję. Wielce zacny gościu, święty Florianie, dziękujemy, że przybyłeś w tak ważnym dniu. Ponieważ jest to twoja pierwsza wizyta w naszej szkole, pragniemy co nieco dowiedzieć się o tobie. Powiedz, skąd jesteś rodem? Urodziłem się w 250 roku w Cesarstwie Rzymskim w miejscowości Ceti. Obecnie jest to miasto Caisel Małych
Austrii. Czym parałeś się w życiu? Zostałem powołany do armii Cesarstwa Rzymskiego. Stałem się legionistą. Czy były to trudne dla ciebie lata? Tak, ale nie ze względu na żołnierski trud. Były to lata prześladowanych chrześcijan. Mnie i moich przyjaciół katowano i dręczono, abyśmy wyrzekli się swojej wiary. Ale że nie uległem, przywiązano mi kamień u szyi i utopiono w nurtach rzeki Enz. Stało się to 4 maja 304 roku. Przybyłem do Łaza Światów. Słyszeliśmy o twojej niezwykłej odwadze i męstwie. Pozwól, aby teraz zwrócili się do ciebie przedstawiciele zawodów, dla których jesteś wzorem i którzy obrali sobie ciebie za patrona. Stoję wysoko na dachu i czyszczę sadzę. Dzięki tobie, patronie, tak sobie radzę, bo wiedzę, że twoja opieka wszelkie niebezpieczeństwo ode mnie odwleka. Gdy nocą bułki i chleb wypiekam, myślę o tych, kto na nie czeka. My, piekarze, z dumą do twojego patronatu się odnosimy, bo twoją odwagę i męstwo czcimy. My, hutnicy, wytapiamy z rudy miedź, która na całym świecie niezbędna jest. Ty, święty Florianie, nam patronujesz i zawsze naszego bezpieczeństwa pilnujesz. I my, społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, powierzyliśmy tobie, święty Florianie, pieczę nad nami. Od dziś z dumą będziemy nosić sztandar swoim imieniem. Będzie on obecny na wszystkich ważnych wydarzeniach w naszej szkole oraz będzie naszym znakiem identyfikacyjnym wszędzie tam, gdzie będziemy reprezentowani. Pamiętajcie o swoją piękną szkołę, a nade wszystko o jej dobre imię. Swoją postawą i pilną nauką. Rzebiskupie, w naszej szkole dzieci wiedzą, że chleb jest świętością, pokarmem powszednim, od prawieków pożywieniem przednim. Przynosimy chleb pachnący, wyrośnięty w dzieży. Boży owoc pracy rąk. Nie, nie.